Radio Afera 98,6 MHz. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z gabi. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. A 15 właśnie wybiła, więc czas rozpocząć kącik komiksowy w Radio Afera, czyli audycję Prosto z kadru. Jest to program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Za sterami Wojciech Lisiecki, przed mikrofonem Filip Bąk. Dzisiaj w pojedynkę, aczkolwiek z Wojtkiem na chwileczkę, na momencik połączymy się, ponieważ w tej chwili, to jest informacja przede wszystkim dla wszystkich słuchaczy z Warszawy i z okolic, ponieważ w tej chwili, w ten weekend, odbywa się festiwal komiksowa Warszawa na Stadionie Narodowym w ramach targów książki, także zapraszam wszystkich serdecznie do tego, żeby tam się wybrać, ponieważ mnóstwo atrakcji, no i właśnie z Wojtkiem połączymy się po to, żeby o tych atrakcjach porozmawiać. On tutaj z pierwszej ręki zrelacjonuje, jak to wszystko wygląda, co się dzieje, czy coś wyszło, czy coś nie wyszło, raczej co nie wyszło, ale wszystko prawdopodobnie wyszło. Tak to miało zabrzmieć. A w dalszej części programu, no będę wam przedstawiał fajne rzeczy. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na muzykę. Dzisiaj w klimatach kosmicznych muzyka to będzie kompozytor Raymond Lefebvre, który komponował muzykę do cyklu filmu o żandarmach z Louis Dufinet. No i dzisiaj żandarmi kosmici, a raczej ścieżka dźwiękowa właśnie z tego filmu. Także nadstawcie uszy, bardzo fajne klimatyczne dźwięki, które będą pasować do komiksów, które przyniosłem. A będą to, te komiksy oczywiście, Armada, tom 19 z wydawnictwa Egmont. To jest kontynuacja bardzo fajnej francuskiej serii. Później jeszcze przyjrzymy się serii Saga z Muchy Comics oraz One Punch Man. A na sam koniec jeszcze parę słów na temat filmu Guardians of the Galaxy 2, czyli nowego filmu z uniwersum filmowego Marvela. Także kosmicznie dzisiaj. Jeszcze mam do was taką prośbę, ponieważ chciałbym zrobić taki mały eksperyment, żebyście, wszyscy ci, którzy słuchają mnie teraz i jesteście zalogowani na Facebooku, to bardzo bym was prosił, żeby wejść na fanpage Prosto z kadru i podlajkować filmik, który dzisiaj zapowiada dzisiejszą audycję, ponieważ chciałbym zobaczyć, ilu was jest po tamtej stronie radioodbiornika. Także zapraszam po prostu. Myślę, że to jedno kliknięcie myszy wam nie zaszkodzi, a chciałbym po prostu wiedzieć, ilu tam z was się zebrało. W każdym razie zapraszam was na pierwszy kawałek muzyczny, a ja w tym czasie połączę się z Wojtkiem Nelcem. Tak, ze słuchu rozpoznałem, że akurat się wtrącił kawałek z filmu Kapuśniaczek, ale mniejsza z tym, na razie jesteśmy połączeni, już rozpoczynam naszą kosmiczną wędrówkę od Warszawy. Halo Wojtku, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się bardzo dobrze, pozdrawiam was cieplu z Warszawy. Ale słyszę, że udało ci się znaleźć jakiś cichy kąt na tym stadionie, bo nie ma żadnych... Jestem w tej chwili zaraz przed stadionem, gdzie ruch jest bardzo malutki, większość ludzi już jest w środku i na targach książki. Ludzi jest jak zwykle bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wczoraj było jakieś straszne zamieszanie, bo targi odwiedził też prezydent i ponoć bardzo ciężko było się poruszać, wchodzić, wychodzić, ale dzisiaj jest spokój, tłumnie, ale spokój jest, no, jak zwykle na targach książki. Prezydent? To jest jakiś wyciek? Czy przyszedł kupić jakiś komiks? Nie wiem. Mam nadzieję, że jeśli już kupi, to mam nadzieję, że ten odema. A właśnie, no, kogo tam można spotkać, słuchaj, na tych festiwalu? No dobra, jest taka lista zapewne długa, że ciężko ci będzie z pamięci, ale kogo tam udało ci się dostrzec? Mnóstwo polskich autorów wydawców oczywiście. Ja już zdradzę na ten moment, że na pewno w audycji za tydzień, Filipie oczywiście odpowiednio przygotujesz, albo no, oczywiście. Na naszym kanale na YouTubie, będziecie mogli odsłuchać wszystkie wywiady, które przeprowadziłem z gośćmi i wydawcami, którzy się wypowiadali właśnie na temat tego, co przywieźli na targi, jakie są ich plany, nowości i inne różne ciekawe rzeczy. Miałem okazję porozmawiać ze Sol Invictus Comics o Zgrozie, o Lisie, Incognito. Rozmawiałem też z Maciejem Pałką, z Karolem Rzaczkiem z Planety Komiksów, więc jest z kim rozmawiać, od kogoś wziąć autograf. Jest niesamowicie dobrze pod tym kątem, nic tylko przyjść,
wziąć komiks, kupić, pójść od razu po autograf, bo jest w czym wybierać, a premier o mnóstwo. Jeśli chcecie zobaczyć w ogóle wszystkie premiery, jakie, przynajmniej większość premier, jaka jest tutaj przygotowana, bo ciężko pełny spis przygotować, to blog Brody z Kosmosu na swoim Facebooku udostępniło link u siebie, gdzie można pobrać całą w ogóle rozpiskę premier, więc jeśli jeszcze nie wiecie, co wydać pieniądze, no to koniecznie tam zajrzyjcie. Ale to się bardzo cieszę, udało ci się wziąć i teraz chodzisz z tym mikrofonem afery, tak? Masz ten klocek, czek, tam się, ten trójkąt taki. Klocek, tak, nie. Nie masz tego. Nie mam. Nie masz? Nie mam tego klocka. Ale wstyd. Ale będą ładne zdjęcia autorów i wydawców. No to się cieszę, to zrób każdemu, bardzo ładne. A powiedz mi, a jaka jest atmosfera w ogóle na festiwalu? Atmosfera jest bardzo dobra i Filipie, nie wiem, czy już miałeś okazję zobaczyć, ale to myślę, że warto powiedzieć na, tutaj naszym słuchaczom, ponieważ o 10 rano rozpoczęło się spotkanie z wydawnictwem Egmont. Nie było tam nic nowego za bardzo powiedzianego, aczkolwiek tak jak pan Tomasz Kołodziejczak, redaktor naczelny, obiecał, tak zdradził więcej na temat inicjatywy Odrodzenie DC Comics, czyli tego następnego etapu po nowym DC Comics. Zostały zapowiedziane wszystkie serie, które zostaną wydane w tym roku. Jest ich bardzo dużo. To są 4 komiksy na miesiąc, zaczynając od września. Ale to nie jest tutaj najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że Egmont wraz tutaj z EC1 z Łodzi ogłosili gościa tegorocznej MF-ki. I honorowym gościem Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier 2017 w Łodzi będzie Jim Lee. O kurka. O proszę. Jim Lee przyjedzie do Polski, słynny artysta pracujący w największych właściwie domach, jakich DC czy Marvel. No tutaj nasi czytelnicy go polscy myślę znają bardzo dobrze. Chyba jeszcze takiej legendy komiksowej tak dużego splendoru nie było chyba jeszcze u nas w Polsce, mi się. A wiesz co, Wojtek, ja już myślę, że jak teraz podałeś tę informację, to część osób już pakuje śpiwory i idzie pod... żeby sobie kolejkę zaklepać. Identyczne komentarze dostaję na social mediach, bo na Twitterze i na Instagramie właśnie na żywo tweetowałem i publikowałem zdjęcia z tego spotkania z informacjami i pierwsze już pytania od zewnątrz to były pytania, czy gdzie już można znaleźć miejsce w kolejce, autograf. No tak. No to coś czuję, że można wziąć kamerę i co będzie się działo w tych kolejkach, po prostu to będzie niesamowite. Ale to jeszcze przed nami, ponieważ festiwal w Łodzi to pierwszy weekend października, na razie jesteśmy w Warszawie. Tym razem wrzesień to będzie w tym roku. A tym razem wrzesień, dobrze. Tak. A w tej Warszawie jak tam jest, bo to stadion, czy tam jest, udało się zrobić tak, że jest przelot tych ludzi? Bo z tego co pamiętam, jak idzie jakaś chmara, horda, to po prostu ciężko się przecisnąć, jak tam w ogóle to wszystko jest. Jest rzeczywiście problem z przemieszczaniem się, ale myślę, że nie tak duży jak w zeszłym roku, tak przynajmniej ja mam wrażenie. Jest całkiem tam, gdzie się chce dostać, zwykle człowiek bez problemu dojdzie na miejsce, zrobi zakupy spokojnie. W sumie największy zator był przy samym wejściu na samym początku, kiedy taka dziwna rzecz była, ponieważ pierwsze spotkania się zaczynały o 10 rano, natomiast ludzie byli wpuszczani też o 10 rano, więc wszyscy musieli takim, wiesz, wielkim sprintem swoje spotkania, a ci biedni goście, z którymi byli spotkania tak wcześnie rano, to siedzieli na pustych salach i musieli odczekać te 10 minut, żeby wszyscy w końcu tam się dostali na to miejsce. Taka bardzo dziwna rzecz. A to udało się tobie być już na jakimś punkcie programu, oprócz spotkania z Egmontem? Byłem tylko na spotkaniu z Egmontem. Tutaj właśnie przede wszystkim chciałem się zająć zobaczeniem tego, co mają tutaj nasi wydawcy i autorzy do zaproponowania. No i właśnie przeprowadzałem z nimi rozmowy. Na przykład wydawnictwo Solin Victus Araon zdradził, że szykują się 2 nowe tytuły, niezwiązane w ogóle z Lisem czy Incognito. Nie zdradzę wam w tej chwili, co to dokładnie będzie, ponieważ chciałbym, żebyście to usłyszeli bezpośrednio od wydawcy, bądź na audycji, bądź w pełnej wypowiedzi na kanale YouTube, jak już umieścimy. To będą 2 nowe autorskie rzeczy z zupełnie innych gatunków niż do tej pory, ale tak jak mówię, więcej szczegółów to będę chciał was odesłać właśnie do tego nagrania. Do tej pory jeszcze właśnie rozmawiałem chociażby z Maciejem Pałką, który opowiedział o tym, jak powstawały jego 2 nowe premiery, które przyjął ze sobą najgorszy komiks roku.
i jak schudnąć 30 kilo. Opowiadał właśnie chociażby, bo to w ogóle bardzo ciekawa sprawa z tym najgorszym komiksem roku. On powstawał w formie takiego zeszytu, takiego notatnika, który on praktycznie jest wydaniem jeden do jednego takich właśnie szkiców swoich, które robił przez ostatnie kilka lat. Opowiedział też o procesie twórczym współpracy właśnie z Tomkiem Strągowskim przy tym drugim tytule. I tutaj znów będę was odsyłać do pełnej wypowiedzi, kiedy już będzie opublikowana. No, to o tym poinformujemy. A jakie jeszcze ciekawe punkty programu czekają, na które planujesz jeszcze wskoczyć? Wiesz co, w tej chwili odbywa się spotkanie z Mikołajem Cwiąkiem, na które chciałbym być, ale muszę rozmawiać z tobą. O, przepraszam. Żartuję, ale rzeczywiście jakby zapraszam, żeby pójść. To jest ciekawa sprawa, bo ten autor, znam go bardzo dobrze z jego pracy, który publikuje w internecie, jakieś pojedyncze rysunki i tak dalej, ale nigdy go nie widziałem w komiksie i się zastanawiam, czemu tak długo musieliśmy czekać na jakiś jego komiks taki opublikowany. No i jak już został opublikowany, to przez Egmont. Twarda oprawa, duży album, taki western. Mam już swój egzemplarz o 16, tam autografy i czekam tylko, żeby pójść skorzystać z tej okazji. Aha, i tak jeszcze w ogóle wspomniałem o Egmoncie, bo to jest rzecz, o którą też część osób zawsze pyta. Została jakby tutaj taka jakby kwestia poszerzona informacji na temat dostępności komiksów z Lucky Luke'iem i z Smurfami, które są teraz wznawiane. Te somy, które na przykład kiedyś były w tych takich integralach w przypadku Lucky Luke'a i tak dalej. Pan Tomasz Kołodziejczak powiedział, że kwestia Smurfów i Lucky Luke'a będzie wyglądać w ten sposób, że w przeciągu kilku lat chcą wydać wszystko w tym formacie obecnym, i utrzymywać to bez przerwy na rynku, żeby po prostu zawsze każdy tom był dostępny i żeby nie było problemu z niedostępnością, na przykład w przypadku wyprzedania się jakiejś konkretnej części. A tak samo robią właśnie Francuzi, na przykład z Asterixem, i przez to tam Asterix już miał parę dziesiąt do druków, nie? Dokładnie. No to jest popularny tytuł, więc bardzo dobrze wiedzieć, że nie będzie problemu z jego dostępnością, jak się tam... A powiedz mi jeszcze, czy udało się tak zrobić, że część komiksowa jest w jednym miejscu, czy to jest tak rozproszone po całym? Wydaje mi się, że tak, że wszystkie chyba spotkania i prelekcje komiksowe są w sali Paryż T, albo w tych salach o nazwie Paryż, bo one są od tych właśnie miast ponazywane. Wydaje mi się, że wszystkie są właśnie w jednym miejscu. Aha, świetnie. To, no, przez pół korony. To słuchajcie, drodzy słuchacze, zwłaszcza ci z Warszawa i z okolic, bo festiwal trwa do jutra, więc jeszcze jutro można wpaść, spotkać tych twórców, wziąć autograf, przybić piątkę, zapoznać się z nowościami, spotkać Wojtka. Także póki co zapraszamy na festiwal Komiksowa Warszawa 2017. Tobie Wojtku dziękuję serdecznie za to połączenie, za to, że poświęciłeś swój czas i że mogliśmy, zrelacjonowałeś, jak to tam wygląda i gdzie są kolejki, gdzie należy, tak. Które miejsce należy uważać. Na spotkanie z Mikołajem Cwiąkiem, żeby z wami porozmawiać. Dla was wszystko. Dobrze, no to przyjemności życzę i do zobaczenia w Poznaniu. Pewnie, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. No tak, to był Wojciech Nelec, współprowadzący prosto z kadru, jak słyszeliście, bardzo tutaj tak pełne takich pozytywnych emocji, no bo akurat tego typu festiwale charakteryzują się tym, że nagle z całej Polski zjeżdżają się ludzie, którzy w praktyce siebie nie znają osobiście, ale czują do siebie wielki taki sentyment, wiecie, wspólna pasja łączy i to jest takie niesamowita taka przyjazna atmosfera, gdzie no można spotkać ludzi, których zna się z internetu albo po prostu z jakiejś publikacji, z jakiejś działalności, no i właśnie rozmawiać z nimi, jak z równym porozmawiać o wspólnej pasji, co się podoba, co się nie podoba. Tego typu imprezy są naprawdę pod tym względem fenomenalne i polecam wszystkim miłośnikom, żeby właśnie otaczali się swoim środowiskiem fanowskim. To jest naprawdę piękne, coś pięknego. Ja jeszcze przypominam dzisiejszej takiej małej akcji, prosiłbym jeszcze wszystkich was, drodzy słuchacze, jeśli jesteście teraz na Facebooku, to prosiłbym, żebyście na fanpage'u prosto z kadru podlajkowali film, który dzisiaj wrzuciłem, zapowiedź dzisiejszej audycji, tylko po to, żebym zobaczył, ilu was jest po tej drugiej stronie, tym wszystkim, którzy do tej pory właśnie zgłosili swoją obecność. Serdecznie dziękuję, bardzo mi miło, że tam jesteście, a nie proszę was o to, żeby lajkować fanpage prosto z kadru. Nie, tylko po prostu chciałbym zobaczyć plus minus, kto właśnie jest po tej drugiej stronie radioodbiornika. Dobrze, teraz zostawię was z kawałkiem muzycznym i następnie po nim przejdę do przeglądu komiksów.
Przypominam, że słuchacie audycji Prosto z kadru. Jest to program o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. I dzisiejsza ścieżka dźwiękowa to kompozytor Raymond Lefebvre i muzyka to ścieżka dźwiękowa z filmów z Louis Define, Żandarm i Kosmici oraz Kapuśniaczek. Ja po programie wrzucę link na YouTube, gdzie będziecie mogli sobie odsłuchać ze spokojem całą tą ścieżkę dźwiękową, jeśli wam przypadła oczywiście do gustu. Dźwięki nietypowe, no ale Prosto z kadru i w ogóle w Radio Afera, no musi lecieć muzyka alternatywna i taka, której nie usłyszycie nigdzie indziej. Rozpoczynamy przegląd komiksów. Dzisiaj przypominam, komiksy o tematyce kosmicznej, albo gdzieś ten kosmos jest tam w tle. No, na początku takie gwoli takiego wprowadzenia, ponieważ kosmos, space opera, na pewno kojarzą wam się głównie takie tytuły, wiadomo, Gwiezdne Wojny, Star Trek, Guardians of the Galaxy, ostatnio popularne, ale również Obcy. Cechą przewodnią takich tego typu pozycji jest to, że mamy bardzo dużą rozpiętość, jeśli chodzi o wygląd różnych bohaterów, ponieważ wiadomo, to są kosmici, to są mieszkańcy z różnych zakątków wszechświata, wychowywali się w różnych środowiskach, ich planety charakteryzowała inna, inna atmosfera, inne warunki, no więc oni wszyscy wyglądają różnie. Oczywiście wszyscy chodzą na dwóch nogach, mówią po angielsku, tego dowiadujemy się z filmów oczywiście. Nie ma bariery językowej, wszyscy są tacy bardzo ludzcy, ale niektórzy twórcy idą jakby krok dalej, skupiają się bardziej na tej egzotyce, żeby jednak ta różnorodność była troszeczkę bardziej widoczna. Skupiają się na pojazdach kosmicznych, żeby ta technologia również była bardziej widoczna i czasem powstają z tego różne rzeczy i pod tym względem będę przyglądał się pozycjom, które zabrałem tutaj do radia. Na początku będzie to Armada, tom 19, no może trochę przestraszyć was, że o kurczę, 19 to trzeba znać 18 poprzednich, no w sumie nie do końca, no to jest tak, że Armada to jest historia takiej ludzkiej bohaterki o imieniu Navis, która jest agentką owej Armady. Armada, czyli zbiór różnych statków, krążowników, transportowców wojennych, modułów technicznych i leci sobie taki właśnie taka Armada przez wszechświat i szukają inteligentnych form życia na różnych planetach. No i kiedy znajdą jakąś taką inteligentną planetę, no to wysyłają zazwyczaj Navis, żeby coś tam zrobiła. W zależności od tomu, od intrygi, to są różne przygody. Ona musi też się dopasować, ponieważ na jednej planecie akurat nie wiem, mają taki problem polityczny, który może nam przypominać troszeczkę wydarzenia na świecie przed II wojną światową. Albo to jest w ogóle dżungla, czy w ogóle jakieś kosmiczne terytorium. Ona oczywiście posiada różnych wrogów, różnych przeciwników, którzy stają na jej drodze, ale równocześnie powiększa swoją rodzinę. No i tak to może was zaskoczyć, znaczy zaskoczyć, jak kiedy rozpoczynacie przygodę od serii, znaczy w serii od 19 tomu, to może być pewne takie zaskoczenie, że mamy tutaj skład tej rodziny, w cudzysłowie Navis, która jest takim typowym człowiekiem. Mamy taką panią, która się nazywa Julia, która ma takie łatki niczym panda. Mamy robota z Nivela, mamy takie napakowanego olbrzyma o imieniu Bobo oraz też takiego człowieka pandę, też ma taką łatkę jak ta właśnie Julia, Yanseya. I te wątki, nie ma sensu wam przybliżać, dlaczego oni tam się pojawili, w jakich okolicznościach, czy oni zostali uratowani przez Navis, czy sami dołączyli. To wszystko odkryjecie w swoim czasie, czytając poprzednie tomy. Natomiast tom 19 można czytać w oderwaniu od reszty tomów. To jest bardzo fajne. W zasadzie z tego, co kojarzę, każdy tom Armady można było wziąć tak po prostu do ręki. I owszem, były kontynuowane pewne wątki, ale i tak tom był zamkniętą całością. Tytuł 19 albumu brzmi Zatrzymani w czasie. I tak, tutaj tematem przewodnim jest dwójka ostatnich przedstawicieli rasy, która nazywa się Yeozigan. I to jest rasa takich istot. Oni w ogóle zasnęli. Dlaczego zasnęli? Weszli do takiego sarkofagu i zasnęli. To musicie, to dowiadujemy się w trakcie. Ale ta rasa została wybita po prostu, ponieważ oni chociaż byli pokojowo nastawieni, to oni umieją kontrolować czas. Mogą zobaczyć, mogą zatrzymać czas, nawet zobaczyć, co działo się w przeszłości, zobaczyć wspomnienia osób zatrzymanych w czasie, zobaczyć mniej więcej, co się dzieje w przyszłości.
przyszłości. No i akurat początek komiksu jest taki, że oni budzą się, wychodzą z tego swojego sarkofagu, zatrzymany oczywiście jest czas i tak dalej, po czym patrzą, że cała ta nasza grupa bohaterów broni ich przed armią robotów. No i najpierw chcą zobaczyć, co się stanie. Okazuje się, że wszyscy giną. No to mają problem. No więc cofają się w czasie i budzą po kolei Nevis oraz Yanceya, żeby dowiedzieć się, o co chodziło, dlaczego ich, ponieważ nie mogą czytać ich wspomnień, mają pewną blokadę. No i w ten sposób mamy dosyć też taki poszatkowany scenariusz, ponieważ zaczynamy od takiego mocnego uderzenia, w zasadzie prawie, że od końca, patrząc na oś czasu, chronologicznie, to prawie, że od końca całej historii, potem mamy przeskok na sam początek, żeby dowiedzieć się, co się stało, że akurat doszło do takiej sytuacji. No i mamy również przedstawioną całą historię tego gatunku, dlaczego zostali wytłuczeni, dlaczego komuś przeszkadzali, no i finał, jak to się skończy, no przecież mamy zakończenie na samym początku, wszyscy zginą, no więc tutaj w jaki sposób nasi bohaterowie wyjdą z opresji, no to zapraszam was do lektury. Co warto powiedzieć, autorami są Morvan i Bochet i Armada zawsze charakteryzowała się bardzo, bardzo ładną szatą graficzną. To jest ogółem seria, która trzyma poziom. Muszę powiedzieć, że kolejny album jest jeszcze ciekawszy niż poprzedni, co jest trudne do osiągnięcia. Rysunki są bardzo ładne. Zwróćcie uwagę na kolory. Kolory są po prostu śliczne. Bardzo fajnie to wygląda na wydruku. Jeszcze chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że oni często, chociaż to jest mainstream, wplatają bardzo fajne środki artystyczne. Poetyka tego komiksu w niewidoczny sposób, ale dla ludzi, dla czytelników komiksu świadomych istnienia tej poetyki, jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo duża, bardzo urozmaicona. I to są takie drobiazgi, ale w tym akurat tomie, Zatrzymani w czasie, kiedy oni pokazują zatrzymanie w czasie, równoczesne, zatrzymana teraźniejszość, oni po prostu są obok tego czasu, no tutaj jest pewne pole do popisu dla autorów, dla artysty, no żeby w jakiś taki kreatywny sposób zaznaczyć pewne zjawiska, jakie są opisywane w komiksie. Także zapraszam, jeśli jesteście miłośnikami space opera, komiksów akcji, to w tym momencie wydawnictwo Egmont oraz seria Armada jest idealny dla was. Audycja Prosto z Kadru, program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Dzisiaj w programie wędrujemy przez kosmos, patrzymy na różne pozycje związane oczywiście z tematyką kosmitów. Teraz omówię serię Saga, tom 6, wydawnictwo Mucha Comics. Jest to seria komiks amerykański, w tym zbiorczym albumie mamy numery od 31 do 36. I również problem przede mną, ponieważ jest to środek serii. No i czy zawarto zaczynać historię od właśnie 6 tomu? W przypadku sagi, no nie do końca, ponieważ mamy tutaj, tak w skrócie, przybliżę wam historię. Nie będę tutaj spoilerował poprzednich tomów, żebyście mieli duże pole do odkrywania, aczkolwiek w wielkim skrócie jest tak sobie taka planeta i ta planeta ma księżyc. Ten księżyc, ta planeta są zamieszkały przez różne rasy. Jedna charakteryzuje się tym, że mają takie różki, jak to koziołki czy baranki, a druga ma skrzydełka i to skrzydełka nie niczym jakieś ważki albo jakieś ptaki. I te dwie rasy toczą ze sobą wojnę, ale toczą tę wojnę tak długo, że cały wszechświat więc wręcz zaczął ingerować się w ten konflikt zbrojny i uczestniczyć, opowiadać się po jednej albo po drugiej ze stron. Także klimat wojenny i w tym właśnie, w tej negatywnej atmosferze, no nie ukrywajmy, wojna to nie jest nic fajnego, to są same negatywne, niesamowicie złe sytuacje, dochodzi do pięknego wątku, jakim jest miłość, ponieważ Alana oraz Marco, przedstawiciele różnych dwóch zwaśnionych gatunków, zakochują się w sobie. I właśnie owocem tej miłości jest Hazel. Hazel, akcja tomu szóstego dzieje się już parę lat po tomie piątym, gdzie wszyscy nasi bohaterowie zostali rozdzieleni. No taką informację muszę niestety wam podać. Przez pierwsze 5 tomów była to ucieczka. Ucieczka przed wojskami różnych właśnie armii. Ucieczka przed wysłannikami innych żołnierzy. Ucieczka przed płatnymi zabójcami nawet po całym kosmosie. Aż w końcu mogli odetchnąć, ale no nie do końca. Teraz akcja dzieje się parę lat później. Alana i Marco chcą odzyskać swoją córeczkę, która przybywa w obozie dla uchodźców, w takim więzieniu dla uchodźców, wraz ze swoją babcią. Babcią od strony Marco, czyli od strony jej taty. Babcia, która ma różki. Oni są w obozie, gdzie są sami właśnie przedstawiciele tej rasy. Przypominam, że Hazel jest owocem miłości właśnie Alana i Marco i ona posiada cechy obydwu
dwóch tych gatunków, czyli ma różki oraz skrzydełka, który musi ukrywać. I to jest cały problem, ponieważ tajemnica, że ona jest, posiada te skrzydełka, wychodzi na jaw. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Ponieważ wiele, wiele sił chce utrzymać w tajemnicy właśnie fakt, że doszło do, no tutaj oni mówią, barbarzyństwa, że Hazel jest czymś obrzydliwym, że jest w ogóle niepojęte, żeby dwie rasy się połączyły. Tutaj powiem szczerze, naszła taka myśl, kurka, no mamy tutaj wątek, że przyglądając ten komiks, jak przewertujecie, mnóstwo różnych ras, mnóstwo różnych istot, niektóre są obrzydliwe, niektóre są słodziutkie, niektóre są głupio, no głupio wyglądają w sensie, ale jakby one koegzystują, żyją ze sobą, kurczę, jeżdżą razem metrem do pracy, mieszkają ze sobą, rozmawiają i tak dalej, więc chyba temat łączenia tych ras powinien być już dawno opanowany, no przecież to jest przyszłość, kosmos, kurczę, oni wędrują, latają po kosmosie, mają rozwiniętą technologię, więc kurczę, chyba te tematy społeczne również powinny pójść do przodu, ale nie, się uparli, że te dwa gatunki to nie, one mają wojnę, one nie mogą się ze sobą łączyć, jak jest Hazel, to Hazel trzeba zgładzić, no i ogółem nasi bohaterowie nie chcą dopuścić do tego, żeby właśnie coś takiego się stało. Dużo akcji mamy w tym komiksie, akcja skacze, ponieważ no bohaterowie są rozdzieleni po różnych stronach galaktyki i obserwujemy ich parę lat później, więc warto przybliżyć, co takiego się zdarzyło w ich życiu, że akurat warto ich obserwować, więc scenarzysta Brian Vaughan właśnie tutaj przybliża, troszeczkę skaczemy, ale dzięki temu widzimy mniej więcej, co się stało z naszymi bohaterami, których mam nadzieję wszystkich polubiliśmy. Warto tutaj zwrócić uwagę, że kurczę, babcia Hazel, mama Marko, no tutaj myślę, że po tym komiksie to będzie ulubiona bohaterka wszystkich właśnie czytelników. No i właśnie, jeszcze a propos tych różnych stworzeń, jak zacząłem dzisiejszą audycję od tego, że wszystkie te komiksy i filmy science fiction, tudzież fantasy, space opera charakteryzują się właśnie różnorodnością tych wszystkich gatunków. No tutaj autorzy stawiają na dużą różnorodność i często lubią szokować na różne sposoby nas odbiorców. I to zazwyczaj była taka pozytywna cecha, ponieważ komiks, seria, saga bardzo zaskakiwała. To naprawdę w tym komiksie wszystko się może zdarzyć, ale to też nie jest tak, że może się zdarzyć rzeczy naturalnie. No dobra, no to jest space opera, tutaj też magia istnieje. W ogóle temat magii to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ żeby rzucić jakiś czar, trzeba mieć jakiś składnik. Czasem to są takie egzotyczne składniki jak zdradzenie jakiejś tajemnicy. Także temat magii to akurat nie jest aż tak eksploatowany. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę do tego wątku przy okazji tomu siódmego. Ale póki co no, ostrzegam, że jest to komiks dla dorosłych, nie tylko ze względu na przekleństwa, tudzież brutalność niektórych scen, ale no niestety również na pewne obrzydlistwa, których tutaj nie brakuje. Warto też zaznaczyć, że komiks był bardzo nagrodzony, on tam ma 3 Eisnery, dostał nagrodę Hugo, nominację w Ameryce, w Angoulême, czyli we Francji, głównie za tom 5, jeśli się nie mylę. A nie, za tom 6, za ten tom, który trzymam w ręku. Za ten tom dostał nominację do nagrody za najlepszy komiks na 44. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Angoulême. Jest najbardziej prestiżowa chyba nagroda w Europie. Znaczy na pewno najbardziej prestiżowa nagroda w Europie. Mamy tutaj też, no oprócz... Znaczy, fajnie się czyta sagę, ten tom 6, ponieważ jakby widzimy naszą dwójkę zakochanych w sobie bohaterów. Jakby z powrót tej miłości. Przez ostatnie... Oni mieli tą ucieczkę. Przez ostatnie tomy to jednak... troszeczkę te wątki ich rozdzieliły, oddalili się od siebie, ponieważ te problemy ich przytłoczyły. Pojawił się problem narkotyków, kosmicznych narkotyków. Tutaj widzimy jakby no efekty tego, że niektórzy bohaterowie zatracili się w niektórych środkach odurzających. Oczywiście wszystko jest pokazane w negatywny sposób. My odradzamy stosowanie różnych środków odurzających, a zwłaszcza kosmicznych, ponieważ no skutki są opłakane i również obserwujemy to w tomie szóstym. Ale naprawdę oglądanie dwójki bohaterów, przypominam, są żołnierzami, jednak Marko trafił do niewoli,
Alana była jego opiekunką, była osobą, która pilnowała więźniów, jednak zakochali się w sobie i tutaj mamy powrót do ich pięknej miłości. Naprawdę to jest coś sympatycznego, jak oni na sobie tak bardzo polegają, są akcyjki, bo oni muszą znaleźć informacje, gdzie właśnie jest ich córeczka. Oni po prostu nie zatrzymają się przed niczym i oglądanie takiej pary naprawdę serce roście, bardzo przyjemnie się ogląda. Jeszcze cytat odcinka, cytat komiksu, ponieważ jeśli znacie tę serię, to wiecie doskonale, że połączyła tych bohaterów książka. Książka o miłości, nie była to Romeo i Julia, ale domyślamy się, o czym może być ta książka. To był temat poprzednich paru tomów. Tutaj taki cytat nauczycielki małej Hazel. Ja to powinienem sparafrazować, ale przeczytam po prostu. Jest bardzo... że najlepszy pisarz w historii jest bardzo mądry, ale uważam, że artystów nie można klasyfikować jak koni wyścigowych i bez obrazy dla twojej rodziny, ale ten, kto myśli, że w jednej książce są wszystkie odpowiedzi, przeczytał za mało książek. Ja bym to sparafrazował, że przeczytał za mało komiksów. Bling, bling, teraz mrugnąłem okiem, ale tego nie widzicie, bo jesteśmy w radiu. Ale słyszeliście dźwięk mrugającego oka. W każdym razie, Saga, tom 6, wydawnictwo Mucha Comics. A, jeszcze rysunki Fiona Staples. Myślę, że te rysunki przypadną wam do gustu, zwłaszcza jeśli jesteście zwolennikami komiksów mainstreamowych. Aczkolwiek muszę przyznać, że tła są takie puste, że brakuje jednak trochę tego detalu. Oczywiście, kolory, emocje na twarzach bohaterów, czyli ta mimika, sceny akcji... Wszystko jest bardzo fajne, tak, to jest wysoki poziom, aczkolwiek zwracam uwagę, że jednak brakuje trochę tego detalu, ale dobra, nie będę się już czepiał, komiks to nie jest tylko i wyłącznie detal na trzecim czy czwartym planie. W każdym razie, Saga, tak się nazywa ta seria, Saga, wiem, że ciężko będzie trochę wygooglować, ale zaufajcie mi, można znaleźć ten komiks, Saga, tom 6 z wydawnictwa Mucha Comics. Przypominam, że słuchacie audycji prosto z kadru, program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Jeszcze taki eksperyment malutki, jeśli jesteście teraz zalogowani na Facebooku, to bym poprosił o lajka na fanpage'u prosto z kadru pod filmem, zapowiedzią dzisiejszego odcinka. Chciałbym zobaczyć, ilu was tam jest po tej drugiej stronie radioodbiorników, także zapraszam, jedno kliknięcie myszki, myślę, że wam akurat to nie zaszkodzi. Chciałbym teraz przejść do filmu na podstawie komiksu Guardians of the Galaxy Vol. 2, czyli Strażnicy Galaktyki. Myślę, że wszyscy fani Marvela, a raczej uniwersum fani filmowego uniwersum Marvela, już byli na tym filmie, a ci z was, którzy nie są fanami, nie oglądają wszystkich seriali, wszystkich filmów, to mogą się zastanawiać, czy pójść. A od razu powiem tak, warto obejrzeć część pierwszą, żeby skumać, o co chodzi w filmie w części drugiej. Tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że Marvel, czyli wydawnictwo komiksowe, stworzyło uniwersum, w którym oprócz super żołnierzy, mutantów, Attilanów, mieszkańców podziemia, postaci z najgłębszych zakamarków oceanu, mamy jeszcze mistrzów magii, mistrzów sztuk walki i do tego jeszcze jest cały kosmos, czyli nieskończona ilość planet. Ci bohaterowie w dodatku jeszcze podróżują po różnych wymiarach. Wyobraźcie sobie, że są różne uniwersa, ci bohaterowie z różnych uniwersów przelatują do siebie. Po prostu nie ma mędrca, który przeczytał i orientuje się w całym świecie Marvela. To jest po prostu tak olbrzymi twór obok mutantów, obok Spidermana, Kapitana Ameryki. Mamy postacie z mitologii nordyckiej, egipskiej, greckiej. O kurka, no po prostu wielki, wielki miks. I teraz mamy kosmos. I ten kosmos jest eksploatowany właśnie przez filmy Strażnicy Galaktyki. I bardzo dobrze, że jest eksploatowany. Kosmos jest bardzo istotną częścią uniwersum Marvela, ponieważ wiele niebezpieczeństw oraz wiele postaci pojawiło się właśnie na Ziemi, z kosmosu, stamtąd się wzięło. W ogóle podglądając trochę konkurencję, czyli DC Comics, tam też w zasadzie chyba część postaci mamy spoza innej planety. Superman, Marsjanin, Zielona Latarnia. Okej, Zielona Latarnia w zależności od Zielonej Latarni, ale moc jest ogółem z kosmosu. W każdym razie mamy rozwijany ten wątek kosmiczne w Strażnikach Galaktyki. Ci z was, którzy wychowywali się na komiksach TM Semik, myślę, że rozpoznają stare nazwy. Pojawiły tutaj się pewne
rasy kosmitów, które myślę właśnie czytelnicy komiksów z lat 90. polskich, no będą się orientować takie, o kurczę, ale fajnie, że jednak coś jednak kojarzę z tego uniwersum Marvela. Też myślę, że ci, co śledzili serię Transformers, to też będą widzieć wielkie, wielkie podobieństwa, zwłaszcza z finałem całej tej historii. Wątek przewodni to jest rodzina. I na pierwszym miejscu to jest akurat rodzina Star-Lorda. Przypominam, to jest bohater, który jest w połowie kosmitą, w połowie ziemianinem, został porwany przez kosmitów. Nie wiemy, kim jest jego ojciec. No i w tym filmie dowiadujemy się, kim jest jego ojciec. Mamy też wątek w ogóle rodzinny. Trochę poznajemy obyczajów rasy Draxa, relacje Nebuli z Gamorą, w ogóle miejsce we wszechświecie, jakie zajmuje Rocket Raccoon oraz Yondu poznajemy, że oni też są, czują się w jakiś tam sposób zagubieni. Także z jednej strony w ogóle ten film też wzrusza, zwłaszcza zakończenie jest bardzo wzruszające, ale z drugiej strony on miał śmieszyć i dostarczać pewnej rozrywki. No i tutaj muszę przyznać, że kurczę, ten film jest bardzo, nie trzyma równego poziomu, jeśli chodzi o na przykład akcyjki. Ja nie wiem, komu można polecić ten film, bo z jednej strony tam trup ściele się gęsto, mamy scenę, gdzie po prostu masowo są ludzie mordowani, znaczy ludzie, no kosmici wyglądający jak ludzie, a z drugiej strony mamy sceny z malutkim Grootem, który jest taki rozkoszny i fajniutki i śmieszniutki i nie wiem, komu ten film polecić, czy to jest film dla nastolatków, dla dzieciaków, czy dla dorosłych, no bo kurczę, pojawia się tutaj przemoc, ludzie giną, ale z drugiej są naprawdę dowcipy, zwłaszcza dowcipy. Szczerze, czułem się zażenowany. Jak oglądałem ten film, to te dowcipy były po prostu okrutne. Początek to było po prostu żenada. Scena otwierająca, jak oni walczą z tym potworem, co ma wielkie macki. Kurka, no, ten potwór powinien ich zmieść. Oni sprytnie ukryli, żeby nie pokazać, w jaki sposób strażnicy walczą z tym potworem, to pokazali tę scenkę z punktu widzenia tańczącego Groota. I nie wiemy nic, w jaki sposób im walczą. Oni po prostu chyba latali i strzelali wokół niego. Drax, postać, którą gra w ogóle Dave Bautista, który jest, kurczę, zawodowym naparzatorem. On jest wojownikiem, no zarabia na życie, bijąc ludzi po buzi. On tutaj nie miał żadnych scen akcji. Jedna scena akcji to było, kiedy ciachał nożami wnętrzności potwora. I sobie, oglądając tę scenę, wyobraźcie, jak to musiało w czasie kręcenia tej sceny wyglądać z boku, żałośnie. Postać, która ma potencjał, żeby walczyć, nie ma tutaj żadnych scen akcji. Jedyne, co pokazał, to pokazali Rocket Raccoon i Yondu. I fajnie, ale reszta została pominięta. Gamora, niby taka super wojowniczka. Co tu pokazała? Nic nie pokazała. Ale dowcipy. Dowcipy to jest najgorsza część tego filmu. Zastanawiam się, no to były chyba rzeczy kierowane tak naprawdę do nastolatków, którzy śmieszą jeszcze dowcipy o odchodach, o podrywaniu, czy o tym, że Drax jest taki bezpośredni i pyta o kopulację między innymi gatunkami. Ale to było żenujące. W zasadzie Drax, który powinien być tutaj zakapiorem, nożownikiem, który powinien ścinać ludzi, on tu jest najśmieszniejszą postacią w tym filmie. No coś tu poszło nie tak. Kurka, naprawdę, dowcipy były takie, że ja nie wiedziałem, że mam się zaśmiać. Wiedziałem, że to jest dowcip tylko dlatego, że ktoś na sali kinowej obok się zaśmiał. Brakowało mi tylko naprawdę szafy od śmiechu, żeby z tego zrobić sitcom i żeby wiedzieć, kurczę, kiedy się śmiać. Naprawdę, Strażnicy Galaktyki, część pierwsza, była bardzo fajnym filmem, wprowadzeniem do kosmosu. Świetny film, jeden z lepszych z uniwersum Marvela kinowego, ale Strażnicy Galaktyki 2, kurczę, no totalna porażka, no chyba najgorszy film z tych wszystkich, które zostały imitowane w kinach. Może konkurować o miano najgorszego adaptacji z tego uniwersum obok Iron Fista tak naprawdę. Okej, można powiedzieć, że fajnie eksploatowali kosmos, pojawiły się informacje na przykład o Nova Corps, mamy też Sylwestra Stallone grającego jedną z ról. Chcecie zobaczyć Rambo w kosmosie? No nie, on tutaj nic nie strzela, nikogo nie zabija, po prostu jest Sylwester Stallone i ma ten, wiecie, wyraz twarzy, ale no i mamy wątki też ze Star-Lordem. Tak, film jest wzruszający, fajnie, że rozwija ten kosmos i mamy dzięki temu wprowadzenie, że ten Thanos się zbliża wielkimi krokami, ale nic więcej. Fani kinowego uniwersum Marvela pójdą na ten film, obejrzą ten film, ja to wiem, obejrzycie, zaliczycie, okej. Ci z was, którzy nie interesują się uniwersum Marvela, nie musicie iść, naprawdę, teraz chociażby Obcego możecie zobaczyć w kinach. Zobaczcie Obcego, skąd się wziął Obcy. Prometeusz, ciąg dalszy. Może dowiecie się, skąd się wzięła rasa obcych w świecie i dowiecie się, skąd jest ten ósmy pasażer Nostromo. No naprawdę, dowcipy
na poziomie nastolatków, dużo akcji, nie wiem czy za dużo, ale no cóż, nie będę się powtarzał. No, film, który obejrzą właśnie fani uniwersum Marvela, jeśli nie jesteś fanem, to nie musisz oglądać tego filmu i nic tak naprawdę nie stracisz. Słuchajcie, prosto z kadru, program o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego i na zakończenie manga z wydawnictwa JPF One Punch Man. Autorzy One i Yusuke Murata. Za scenariusz odpowiedzialny jest niejaki One, a za ilustrację właśnie Yusuke Murata. Historia jest taka, że w 2009 roku powstał webkomiks One Punch Man i on się stał tak popularny, że dorobił się mangi, dorobił się anime i chyba nawet miana najpopularniejszego tytułu w zeszłym roku. Po prostu totalny boom. Ja również zanim sięgnąłem po mangę, zainteresowałem się anime. No i muszę przyznać, że byłem pod niesamowitym wrażeniem i pod względem technicznym, i pod względem merytorycznym. Dlaczego pod względem technicznym? Jedne z najlepiej zanimowanych anime, jakie można zobaczyć. A pod względem merytorycznym? No cóż, no tutaj zacznę właśnie od przybliżenia czym, a raczej kim jest One Punch Man. Jak sama nazwa wskazuje, jest to postać, która kończy walkę jednym strzałem w mordę. I to nie jest tak, że wiecie, że jest walka, coś, tam wymieniają ciosy i w końcu on teraz ci pokażę największą petardę, jaką mam i pff, idzie muka i rozrywa jednym ciosem, kończy walkę. Nie. Bohater po prostu robi plaskacza i ta druga osoba, która otrzymała plaskacza, wybucha. I takie jest założenie tej serii, że nie wiadomo jak wielki jest monstrum, jak wielki jest potwór, to on po prostu jest na jednego strzała dla tej właśnie postaci, którym jest niejaki Saitama. Koleś wygląda jak taki kurczę, jak taka porażka trochę. Jest totalnie łysy, może trochę przypominać jakiego minicha klasztoru Shaolin, ale ma też pelerynę, co jakby czyni z niego wizualnie takiego Supermana. No i tutaj właśnie zaczyna się cała podróż po różnych wątkach, ponieważ One Punch Man jest tak naprawdę pastiszem komiksu superbohaterskiego. Wcześniej mówiłem o Marvelu, że w Marvelu jest wszystko. Mamy mutantów, podróże w czasie, kosmosie, wodę, potwory z wody, cyborgi, magia, wszystko. I to tak samo mamy w tym komiksie. Wyobraź sobie świat, gdzie są po prostu państwa, miasta, miasto A, B, C, akcja dzieje się w mieście Z, jeśli dobrze pamiętam, i to są olbrzymie metropolie, aż po horyzont, zabudowa, i nagle po prostu codziennie pojawia się jakiś wielki potwór, no i tam są superbohaterowie, stowarzyszenie superbohaterów, którzy dbają o porządek, i między innymi żyje sobie Saitama, który stwierdził, że on też będzie bohaterem, jest takim właśnie bohaterem zamiłowania, i to jest taki zwykły koleś, który jest totalnie znudzony już od początku i mamy informację, że on jest świadomy tego, że jest najsilniejszy na świecie i to jest nudne. I właśnie jaki tu mamy, a propos tego pastiżu, co chwilę wyskakują różne potwory, to jest wręcz śmieszne, tak, i to jest właśnie tak potraktowane, że autorzy są świadomi, że to ma być właśnie, to jest taki element tego humoru, tego komizmu, że co chwilę okazuje się, że jest jakiś naukowiec, który od całe życie pracował nad klonami i teraz tworzył jakąś super armię potworów, albo że jest inny naukowiec, który akurat właśnie stworzył super serum na nie wiadomo jakiego pakrynego faceta, wstrzykuje to swojemu bratu i nagle rośnie jakiś właśnie wielki olbrzym, który jednym krokiem po prostu niszczy cały wieżowiec. Albo że wychodzą potwory z głębi. Tak nagle wychodzą potwory z głębi i stwierdziły, a teraz my opanujemy świat. Albo pojawia się jakiś normalnie, wiecie, no pastisz. Tak jak wiadomo, każde pojawienie się takiego potwora to byłby jakiś super mega boss w jakimś tam innym komiksie, a oni tutaj po prostu lawinowo wysypują się, mamy taki świat. Co więcej, mamy też nawiązania, na przykład pierwsza postać, pierwszy taki olbrzym, to bardzo do złudzenia przypomina Piccolo z Dragon Balla, autentycznie, tylko że inny ma kolor odcień skóry, także tutaj autorzy są świadomi tego, że nawiązują, czerpią bezpośrednio z komiksu superbohaterskiego i z mainstreamu amerykańskiego, i z mainstreamu japońskiego. Przy okazji robią taką dekonstrukcję właśnie tego komiksu. Taką dekonstrukcję robił m.in. Alan Moore.
Grant Morrison, oni z tego zasłynęli, albo Frank Miller, że na nowo opowiada mit superbohaterski, ale troszeczkę w innej konwencji. I taką inną konwencję też tutaj tworzył właśnie ten niejaki One. I zaczął od tego, że tworzył komiks internetowy i zyskał taką popularność, ten pomysł się tak przyjął, że aż zaczął robić właśnie mangi na poważnie i powstał również serial animowany. No i dlaczego też akurat wątki kosmiczne? Ponieważ w tomie w tomie szóstym pojawia się temat, że w tomie szóstym pojawia się temat, że jest przepowiednia, że w ciągu pół roku pojawi się takie nieszczęście na Ziemi, że no wszystkich czeka zagłada. I właśnie na te słowa akurat po 20 latach podróży w kosmosie do Ziemi dolatuje właśnie gigantyczny statek kosmiczny, który jest wielki jak całe miasto i zrównuje miasto z Ziemią. No i bohaterowie zaczynają wyruszać, żeby właśnie poskromić tych najeźdźców z kosmosu. A na czele nasz Saitama. No i tu też warto zaznaczyć, że nasz bohater jest takim troszeczkę nieudacznikiem. Na końcu każdego tomu mamy bonusy, gdzie dowiadujemy się, skąd on wziął właśnie, znaczy dowiadujemy się, no nie wiemy jeszcze właśnie do końca skąd, ponieważ to jest owiane tajemnicą, skąd ten bohater ma taką supermoc, ponieważ on ma niesamowitą szybkość. Na każdego giganta robi jednym pacnięciem, tak jak sama nazwa wskazuje. Co więcej, tak pewnie kojarzycie, że w tych wszystkich shonen mangach często jest tak, że bohaterowie zanim wykonają jakąś technikę, jakieś uderzenie, krzyczą nazwę tej techniki, nie? Że kamehameha, puf, coś ten deseń. A tutaj jego nazwy to jest słaby cios, puch. I nagle wszystkim szczana opada, że wielki gigant, który robił terror, siał po okolicy, po prostu nagle zbiera mózg ze ściany. No niesamowite. Seria w ogóle bardzo świadoma też, o teraz przejdę do szaty graficznej. Zastanawiałem się, jak jest narysowana ta manga, ponieważ anime jest niesamowicie efektowne, po prostu ogląda to się z wielką przyjemnością. A komiks? Komiks czyta się jeszcze lepiej. Ja muszę powiedzieć, że to jest chyba najlepiej narysowana manga, jaką zanimowana, jaką czytałem w życiu. Oczywiście jest mnóstwo świetnych mang. Eden, Naruto, Dragon Ball, gdzie te walki są fenomenalnie pokazane. Ale muszę przyznać, że One Punch Man jest naprawdę topką. To jest coś niesamowitego. Takie, te efekty są tak niesamowite. Matrix po prostu, fizyka, wow. I animacja, w ogóle to wszystko jest tak opowiedziane, bo wiecie, komik za pomocą nieruchomych obrazów pokazać bardzo dynamiczne sceny walki. W anime to wygląda fajnie, ale w komiksie to jest pewna problematyka, jak to pokazać tę scenę, żeby to było czytelne. I muszę przyznać, że ilustracje Yusuke Murata, który dowodzi całej tej ekipie odpowiedzialną za szatę graficzną, no dają radę i to po prostu wygląda niesamowicie. Rewelacja. Co więcej, bardzo fajne środki artystyczne. Poetyka komiksu również jest bardzo świadoma. Bohater Saitama jest taki głupi, on ma taki bezmyślny wyraz twarzy. I kiedy on walnie jakąś taką głupotę, kiedy chce podkreślić coś, że on właśnie ma taki bezmyślny wyraz twarzy, nagle rezygnują z takiej mainstreamowej szaty graficznej i zaczynają rysować w takiej alternatywie i mamy taki kontrast, że z jednej strony mam naprawdę wymuskane rysuneczki mainstream japońskie, a z drugiej strony taką alternatywę, nie? Żeby podkreślić właśnie tępy wyraz twarzy głównego bohatera. Ale jeśli chodzi o animację, naprawdę rewelacja. Autentycznie, jak przejrzycie ten komiks, to no, nie ma innej opcji. No, One Punch Man jest wybitnie dobrze narysowaną mangą. Narracja to jest po prostu istna perełka. A jeszcze chciałem powiedzieć, że świetne jest tłumaczenie i JPF naprawdę daje radę, ponieważ tutaj powstaje, bo jest cała liga tych bohaterów i są takie naprawdę głupie nazwy, nie? I co chwilę pojawia się jakiś bohater, co ma, po prostu ma koszulkę w tygrysa i on ma ksywę od tej koszulki tygrysa, ale tutaj sobie znalazłem... O nie, gdzie ja mam ten tom? O nie, to jest, przepraszam, tom trzeci. Znalazłem, teraz szybko zakładka. Strona 118 i jest... Miasto H, osoby odpowiedzialne, Muchomorek i K.
Kongresmen. Kongresmen, wyobraźcie sobie teraz konia w garniturze i to tłumaczenie. Co musiał zrobić tłumacz, kiedy zobaczył konia w garniturze i przetłumaczył go kongresmen. Gratulacje dla tłumacza. I takich tłumaczeń jest naprawdę tutaj więcej. A kiedy One Punch Man rozwali meteoryt i ten meteoryt rozwalony wielki pokruszy się i zniszczy kawałek miasta, jak przeczytacie to tłumaczenie, ja go nie przytoczę, bo jest niecenzuralne, to po prostu w tym momencie też parskniecie no niesamowicie śmiechem. Ja mam ten tendencję, że czytam komiksy w miejscach publicznych i kiedy doszedłem do tego momentu, kiedy zarżałem na pełne gardło ze śmiechu, wszyscy się na mnie spojrzeli i tak pewnie zrobili głupią minę. Nie patrzyłem im w oczy, ale podejrzewam, zrobili głupią minę, że to za osioł, który śmieje się czytając jakieś chińskie bajeczki, nie? Ale nie, One Punch Man naprawdę zasługuje na miano, kurczę, no mangi roku, no jest naprawdę fenomenalnym tytułem. Muszę przyznać, że dostarcza na niesamowitej rozrywki, pełnego humoru, historia pełna humoru, pełna naprawdę świetnych scen akcji. Jeśli jesteście miłośnikami mang gatunku shonen, to zapraszam was do wydawnictwa JPF i do serii One Punch Man. O, godzina 16 zaraz wybije, więc ja szybko podsumowanie robię. Co dzisiaj było mówione? Na początku była relacja z Festiwalu Komiksowego Warszawa. Wojtek Nelec opowiadał, jak tam wygląda. Zapraszam wszystkich, bo do jutra trwa na Stadionie Narodowym. Dalej, Armada, tom 19, zatrzymany w czasie z wydawnictwa Egmont. Saga, tom 6 z wydawnictwa Mucha Comics. Omówiłem również Strażników Galaktyki 2 oraz serię One Punch Man z wydawnictwa JPF. Realizował program Wojciech Lisiecki. Do mikrofonu produkował się Filip Bąk. Ja dziękuję wam wszystkim za aktywność. Bardzo mi miło, że odpowiedzieliście tym lajkiem pod filmikiem, że tam jesteście. Dziękuję wam serdecznie, że mam teraz pewność, że ktoś jest po tej drugiej stronie radia i słuchał wszystko, co powiedziałem. Bardzo mi miło. Ja w tym momencie jeszcze na autoreklamę muszę zachęcić was, żebyście polajkowali prosto z kadru na Facebooku, tam oprócz audycji i tam nagrań jeszcze wrzucamy również różne ciekawostki, nowinki i w ogóle fajne rzeczy. Ale także zapraszam was na kanał na YouTube prosto z kadru, ponieważ tam wrzucamy archiwalne odcinki, ale oczywiście z pewnym opóźnieniem. I też mamy też te wideo, że pokazujemy, wertujemy, jak wygląda dany komiks, więc jak za miesiąc wrzucimy, czy tam za dwa miesiące wrzucimy wejście o One Punch Manie, to też pokażemy te wszystkie akcyjki, te, które opisywałem słownie, będziecie mogli zobaczyć fizycznie, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co życzę wam udanego weekendu i przyjemnej lektury. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Bada boom, 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 bada bo